Witamy bardzo serdecznie wszystkie dzieci, które przybyły na kolejny, już nie wiemy właśnie który, może wy pamiętacie lepiej. Myślimy, że to już jest chyba 9. bal, tak? To policzył. No właśnie, tych bali było aż tyle, że już nie pamiętamy nawet ile tych bali było. Może ktoś z was pamięta? Kto pamięta, który dzisiaj mamy bal? A to myślę, że byśmy musieli szukać wśród tych większych troszeczkę. A większe dzieci nie pamiętają. Właśnie. Małgosia nie pamięta. 8, 9, różne propozycje. No, Małgosia mówi, że 9. 9. No to myślę, że na tym 9 będziemy równie fajnie się bawić jak na pierwszym, co? Właśnie, starsi pamiętają, młodsi nie. Dobrze, słuchajcie, w takim przypadku zaczynamy nasz bal. Zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, słuchajcie, jeszcze nieoficjalnie, musimy zobaczyć, kto na ten bal dotarł tutaj do nas. No i kogo ja tu widzę? Widzę tu piękne księżniczki. A ty, kolego, takim jesteś? Ninja. Słuchajcie, to jest taki groźny ninja. Ojej, ma miecz. Uważajcie, uważajcie. No i słuchajcie, to jest rewelacja. Pierwszy raz widzę na balu sanitariusza. Gdyby ktoś zasłabł, albo skaleczył się, lub cokolwiek by mu się złego przydarzyło, to jest tu sanitariusz, ma słuchawki, obsłucha, czy serce dobrze puka. Nawet ma walizkę. No ma walizkę, czyli strzykawkę, zaszczyk można też dostać, gdyby ktoś był niespokojny. Słuchajcie, to sanitariusz mi pomoże, prawda? Świetny, no lekarz jest naprawdę rewelacyjny. No i kogo my tu jeszcze mamy? A tam z taką szczapką szpiczastą, to ty jesteś dobrą wróżką czy złą? Dobrą chyba, prawda? Dobra, a pomożesz mi potem czarować? Pomoże, pomoże. No ale słuchajcie, tu gdzieś widziałem w międzyczasie, jak sobie chodziłem między stolikami, taką damę pięknie ubraną. To chyba była królowa śniegu, albo nie wiem, ktoś cała... Tam jest, o właśnie, zobaczcie. No pięknie, chyba królowa śniegu jakiś... Urwała się z innego balu. Panna młoda. Panna młoda też jest. Ojej, to jest panna młoda. No, a gdzie pan młody? Uciekł? Jest pan młody, proszę bardzo. Panie Tadeuszu, tu mamy parę, proszę, młodych tam. Jest kawaler, jest jego Krzyśma. Na wesele, ach, to będzie dzisiaj dopiero bal. Będziemy tu się bawić chyba do rana. No dobrze, ale kogo my tu jeszcze mamy? Kogo my tam mamy, te małe księżniczki? Czy mamy króla balu? Czy jest król? Króla to my dopiero wybierzemy. Króla wybierzemy, ale czasami przychodzi taki król w koronie już na bal. Właśnie taki już gotowy król. No dobrze. Kolesowców dzisiaj nie ma. Nie, nie. No ale tak widzę, że schodzą się tam, schodzą jeszcze dzieci. Tam jakaś księżniczka też z balu przyjechała, pięknie przebrana, kolorowo. Pokazuje sukienkę. No brawo, bardzo ładną masz sukienkę. Jest królowa, bo ma koronę. No i kogo tu jeszcze widzimy? No chyba Japonka. Japonka, proszę, tutaj do nas przyjechała, to impreza zaczyna się robić międzynarodowa już teraz. Przyjechała do nas pani z Japonii. Proszę bardzo, jak się to nazywa? To było ubranie twoje? Kimono, proszę, piękne kimono, pięknie wyszywane, haftowane. No dobrze, jest samuraj, jest Japonka. Słuchajcie, no coraz piękniej, coraz piękniej. No to co, zaczynamy ten bal? No i cieszę się, że mamy dziewczyny, które będą pomagać. Dziewczyny, macie świetne te, nie wiem, czy to są czapeczki, bereciki, jak to się nazywa to? To są kapelusze. Kapelusze. Słuchajcie, dzieciątka, właśnie te kapelusze będą wam pomagały w robieniu różnych skomplikowanych kółek, nitek i tak dalej. Ale słuchajcie, słuchajcie, gdyby ktoś dzisiaj rozrabiał, nawet ten jednoroki pirat. Pirat, czy ty widzisz, co ja mam na głowie? Czy ty zobaczcie dobrze, co ja mam na głowie. Gdyby ktoś dzisiaj rozrabiał, widły sobie zostawiłem na dole. Samochód mam duży, to wszystkich pozabieram tych rozrabiających, słuchajcie. Myślę, że będziecie grzeczni jednak, co? No pewnie. Jedynie kto wam może pomóc. Może wam pomóc tylko pani Ania, słuchajcie. Zobaczcie, to święta osoba. Kółeczko ma nad głową. Tylko, to jest jedyny sposób na pomoc, bo w innym przypadku ja robię... Zacieram ręce i zabieram tych niegrzecznych. To teraz zatrzyj ręce. No to zacierajmy coś, bo zaraz pan wójt musi oficjalnie otworzyć bal. Zaraz, no to słuchajcie, to my oficjalnie otwieramy walce, szukamy sobie pary do zabawy, kto z kim chciałby zatańczyć, dobra? I walcujemy!
zasadą. I pan wójt jest jeszcze bez pary. Właśnie. Ja tu widzę. Pani Stasia, zaraz ujrzajcie. O, już tam. Już ma. Naszego gospodarza, pana wójta Jerzego Płoniarza. Bal jak zwykle tradycyjnie poprowadzi Tomek Cudejko, strona muzyczna, pani Stasia Tabor, konkursy, ja w charakterze osoby przeszkadzającej, moi drodzy państwo, a tą wspaniałą dekorację i te wszystkie rzeczy, które znajdują się na stołach, zawdzięczamy sponsorom, panu wójtowi i oczywiście pracownikom Centrum Kultury, pani Małgosi Waligurze, pani Małgosi Bury, pani Alince Bilskiej, która tutaj długie godziny spędziły, żeby przygotować ten wspaniały bal. Zanim pana wójta poprosimy o otwarcie balu, chciałabym poprosić moje asystentki o wręczenie symbolicznego kapelusza balowego. Panie wójcie, przyda się od razu na 2012, bo w barwach narodowych. I dzieci jak zwykle tradycyjnie chciały podziękować za zorganizowanie balu. Tutaj czerwony kapturek ma taki ładny, piękny kwiatuszek od wszystkich dzieci. Przekazuję mikrofon, bardzo proszę, od oficjalne otwarcie balu. Ja niezmiernie dziękuję i powiem szczerze, że tak się radośnie rozpoczął ten dziewiąty bal, że ja bardzo krótko bym chciał. Chcę powiedzieć tak, że bardzo się cieszę i raduję, kochani rodzice, kochane dzieci, że zechcieliście przyjąć to zaproszenie tutaj do nas, aby wspólnie razem pocieszyć. Tak to w życiu jest, że im więcej lat, to więcej jest problemów na co dzień, które trzeba pokonywać. Ale właśnie wy, kochane dzieci, wasza radość, wasz uśmiech, wasza wdzięczność, wasze kpilenie sprawiają, że my o tym wszystkim zapominamy. Dlatego wasi rodzice przyszli tutaj z nami. Super, nie? Ja was zaprosiłem wspólnie z kolegami z Centrum Kultury, koleżankami, asystentkami, panią dyrektor, panią Stasią Tabor, paniami dyrektorkami przedszkola, biblioteką, panią dyrektor biblioteki publicznej. Dlatego postanowiliśmy, i pan Tomek oczywiście, wspólnie razem z wami tutaj się pobawić. Serdecznie witam.
i życzę wam wspaniałej, radosnej, koleżeńskiej zabawy. 9 bal w gminie Żegocina dla dzieci, wszystkich dzieci, uważam na otwarte. Życzę miłej zabawy. Dziękujemy bardzo. No i co, mamy gotowy ten pociąg? Tak jest, gotowy! Słuchajcie, pociąg, żeby ruszył, musi zatrąbić. Trąbimy głośno. 3, 4. Jeszcze głośniej! To było tak troszkę lepiej. Uwaga, teraz tak ekstra mocno. Wszyscy, 3, 4.